Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Janusz Darga. Mam przyjemność reprezentować Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, czyli współorganizatora tego małego cyklu wykładów. Przypomnę tylko, że wszystko odbywa się w ramach większego projektu pod hasłem Historia Gdańskich Dzielnic. Założenie jest takie, że co rok Muzeum Historyczne Miasta Gdańska będzie prezentować inną gdańską dzielnicę. Jako pierwszy prezentujemy Chełm. I w ramach tych wydarzeń będą się odbywały różne imprezy. Na temat Chełmu zorganizowaliśmy wystawę plenerową, teraz właśnie taki mały cykl wykładów, a ciągle czekamy na publikację, która powinna się ukazać jeszcze pod koniec tego roku, w najgorszym razie w styczniu przyszłego. Mam nadzieję, że tak uda się w grudniu. W tych naszych działaniach wspiera nas i finansowo, i organizacyjnie Rada Dzielnicy Chełm, która jest drugim organizatorem wszystkich tych wydarzeń, o których mówię. My spotykamy się na wykładach na temat Chełmu już po raz trzeci. I dzisiaj naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Sławomir Kościela, który jest pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą, przede wszystkim specjalizuje się w dziejach wyznaniowych Gdańska Nowożytnego i myślę, jest najlepszym specjalistą, żeby opowiedzieć nam o tym okresie w dziejach Chełmu, kiedy był on własnością kapituły włocławskiej. Panie profesorze. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za te sterki techniczne, które troszeczkę wydłużyły czekanie na wykład, ale bardzo się cieszę, że publicznie Państwo mimo grudniowej aury i ciemnej nocy tutaj przybyli. No, przede mną zadanie jest duże, ale postaram się maksymalnie to jakoś tutaj zamknąć w rozmiarach przyzwoitych, czasowo. Natomiast dlaczego duże? No, dlatego, że właściwie do tej książki, o której pan dr Janusz Dagarz wspomniał, miałem okazję przygotować dwa duże artykuły. Jeden dotyczący klasztoru, drugi dotyczący samej posiadłości, a zatem w tej chwili muszę w tych 45 może niespełna godzinie zamknąć dosyć duży materiał, dwa w jednym. No, spróbujemy, mam nadzieję, że to się powiedzie. Chcę mówić o takim, można powiedzieć, ja bym powiedział najciekawszym, oczywiście z mojego punktu widzenia, okresie w dziejach Chełma, ale z kolei mało znanym. Do tej pory właściwie zazwyczaj w publikacjach na temat Chełma, no to tak właściwie załatwiono ten okres kilkoma linijkami. Oczywiście więcej pisząc o samym klasztorze, który tutaj zaistniał w drugiej połowie wieku XVII. Natomiast generalnie zawsze skupiono się na tych dziejach potem późniejszych, zwłaszcza Chełma jako miasta, części składowej Zjednoczonego Chełma. Ale to, że to stało się ośrodkiem takiego miasta, to zostało wypracowane w tej właśnie przestrzeni czasowej, kiedy Chełm stał się własnością kapituły. Oczywiście ja będę cały czas używać określenia Chełm, ale rozumiemy, że w epoce, o której mowa, obowiązywała nazwa niemiecka, Stolzenberg, i taka, można powiedzieć, bardzo już spolszczona wersja, to tutaj Państwu podaję, Stolzenberg. I tak właściwie w dokumentach polskich, po polsku pisanych, taka nazwa właśnie tego, tej osady obowiązywała, co oczywiście oznaczało wyniosłą górę. Chełm to też góra, a więc w jakimś sensie nazwa powojenna do tego nawiązuje. Dosłownie taki, tutaj oczywiście zwróćmy uwagę, że w planach pomiędzy wiekiem XVI-XVIII, ten akurat jest już z końca wieku XVIII, nasz Stolzenberg to zawsze taka tylko jakaś przestrzeń obrzeżna, słabo zaznaczana, skupia się każdy plan na przestrzeni oczywiście samego miasta, ewentualnie pokazuje fortyfikacje wokół i tak zaanektowaną w skład tych fortyfikacji biskupią górkę. Stolzenberg, Chełm zawsze jest taki troszeczkę jakby upośledzony gdzieś tam na uboczu, ale to stopniowo coraz większa osada. Ja przypominam Państwu, skąd ona się wzięła.
tutaj obecny pan profesor Bruski na pewno by zaraz krzyczał, że to takie duże uproszczenie, ale to osobno o tym się mówił. Ja tylko Państwu przypominam, skąd to się wzięło, więc część bardzo dużej, rozległej posiadłości biskupiej, obejmującej biskupią Górkę i Stare Szkoty, i Chmielniki i też właśnie Chełm, gdzieś tam w XIII wieku nadana biskupom przez książąt gdańskich, w 1456 odrębniona z biskupiej Górki jako Nowa Górka. W XV wieku pojawia się po raz pierwszy nazwa Sztolzenberg, potem pojawia się sołectwo, duże cztery dwóki ziemi, sołtys, notariusz, instygator, sześciu barwników, tych ludzi mamy także w naszej epoce i ten system jeszcze działa. Najważniejsze daty przed tym, zanim się rozpoczyna kapitulna historia Chełma, to zniszczenia 1520-1576 na skutek tumultu takiego trochę antyklerskiego, antykatolickiego, wejście prewencyjne, zniszczenie w roku 1656. Niszczona, ale możemy powiedzieć, że oczywiście za każdym razem wymiana ludności, niemniej możemy też mówić o pewnej ciągłości, przynajmniej niektóre rodziny tam gdzieś sobie egzystowały, przynajmniej na tej przestrzeni XVI i XVII wieku. No, taki można powiedzieć mały przerywnik, aczkolwiek może mało widziany. To jeden z najstarszych planów, gdzie się pojawia Sztolzenberg, ale szanowni Państwo, to jest taki schemat oblężenia Gdańska 1577 roku. Schematyczny bardzo, tam po prawej stronie to jest Gdańsk, tutaj to jest obóz królewski Batorego pomiędzy biskupią Górką a Chełmem. Stąd Gdańsk był ostrzeliwany. No i taki można by tu powiedzieć. Bardziej to tak właśnie miało ideowo przypominać. Impulsem do przekazania Chełma w ręce kapituły wrocławskiej stała się rzecz następująca. Otóż z powodu wojny o ustie Wisły, która się przetoczyła przez Prusy Królewskie w latach 1626-1629, a właściwie nawet w jej toku, tak, ze względów tych wszystkich doświadczeń, tak, chociażby tego, co przed momentem pokazałem, że z biskupie Górki, z Chełma łatwo było Gdańsk ostrzelać. To było duże zagrożenie dla miasta. Gdańszczanie, oczywiście władze miasta, podjęli decyzję samowolnego ufortyfikowania biskupiej Górki. To znaczy bez zgody biskupa. Biskup protestował, właściwie całe, można by powiedzieć, garście takich protestacji, ale biskup, właściciel tego gruntu, bezsilny. I po 1628, stopniowo, czego nie będę tutaj opisywać, bo to jest przedmiotem tegoż wykładu, biskupia Górka w takim właśnie już postaci tutaj na tym wizerunku z końca XVIII, początku XIX wieku, została wkomponowana tak naprawdę w posiadłości Gdańska. Chociaż formalnie aż do roku 1772 była własnością biskupów. Fortyfikowanie biskupii Górki spowodowało rzecz prostą. Tam mieszkali ludzie. Teraz zajęły to forty, bastiony. Ludność biskupiej Górki właściwej drastycznie spadła. Za czym? Po prostu pojawiła się kwestia, w jaki sposób w dalszym ciągu osiągać dochody i w jaki sposób zrekompensować sobie to, co tutaj się stało. Zatem kilkanaście lat potem rozpoczęciu fortyfikowania biskupiej Górki na gruntach należących do Chełma, a konkretnie do sołectwa chełmskiego, w 1639 roku, tutaj mam nadzieję, że widzą Państwo tą nazwę po w lewym dolnym rogu, Bischofstal, to jest plan niemiecki z okresu międzywojennego i ta nazwa tak właśnie pokazuje lokalizację tej części Chełma. To była część Chełma pomiędzy biskupią Górką, Starymi Szkotami, które też należały do biskupów, i Zaroślakiem, które należał do Gdańska. Tutaj ulokowano w 1639 roku nową osadę, nazywając ją Bischofstal. Dokładnie
ten sposób. Dolina Biskupia. Nie mamy dokumentu tej lokacji, ale znamy ten fakt z opisów, właściwie odpisów w dokumentach tzw. Silva, wywiadu gdańskich w dziale Walia, tak, można powiedzieć, różności nagromadzonych w archiwum w Bibliotece Miejskiej. Zatem w 1639 wiemy, że biskup kujawsko-pomorski Maciej Lubieński nadał, a przyjął do wykonania, tutaj wypuszczone nazwisko, Johann Wolf von Ludingshausen, tak się nazywał ten człowiek, można go nazwać zasadźcą, pierwszym też dzierżawcą wyodrębnionej posiadłości w ramach, na gruntach hełmu, na gruntach sołectwa, założył tam osadę. To bardzo ciekawy człowiek, skądinąd, bo pochodził, był rodem z Inka, był oficerem wojsk Bolesława IV, takim można powiedzieć w wieku średnim, prawdopodobnie dobrze się ożenił, osiadł w okolicach Gniewu i tam gdzieś też bliżej w kierunku Starogardu otrzymał posiadłość kościelna Jania. Całkiem zamożny, sprawny, w dokumentach biskupich bardzo też chwalony za uczciwość, za swoje cechy charakteru. On tą osadę założył, przyciągając, czy tak właściwie zapraszając do tego przedsięwzięcia innych osadników, także i z obszaru Helma. Pierwszy sołtys z tego to Teodor Turbit, potem będzie występował w dokumentach założycielskich klasztoru. Ta osada, to tylko biskupia Dolina jeszcze przed potopem, dawała dochody rzędu 2000 zł rocznie. To było jak na połowę XVII wieku całkiem sporo. I musieli się przestraszyć, bowiem z powodu tego, że właśnie, że ta osada tam się pojawiła u stóp biskupi Górki, tych fortyfikacji, no tak właściwie przerwali połączenie tej osady jednocześnie ze Starymi Szkotami i Gdańskiem. To bowiem drogę, która łączyła te miejscowości, dobrze Państwu znana ulica Stoczniowców, tam gdzie się łączy z ulicą Brzegi, no, przechodziła przez grunty posiadłości gdańskiej Petarszawem. Tak? A więc mamy ślad tego w inwentarzu biskupim z 1645, że tam się ci, którzy to sporządzają, skarżą, że gdańszczanie zaorali drogę i zamknęli dostęp do tego. Już wtedy na tym terenie, w tej części hełma, pojawiła się bardzo z punktu widzenia gdańszczan groźna, konkurencyjna branża producentów ceramiki, bowiem wzgórzu nad właśnie tą doliną, na sławnym Winbelgu, w czasach tamtych takie spolszczenie, ale też i po polsku winnicy, znajdowały się znakomite złoża Margra. A więc tak to mniej więcej się przedstawiało. Znowuż znamy ten dokument trochę z omówienia, ale w 1641 roku i w ten właśnie sposób ta nasza osada, ta nowa osada, póki co na początek sama biskupia Dolina, znalazła się w pewnej koniunkcji z kapitułą wrocławską, bowiem z tej właśnie posiadłości biskup Maciej Łubieński wyznaczył, żeby część dochodu była przeznaczona na potrzeby Kolegium Musicorum, które działało w katedrze wrocławskiej. Katedra oczywiście była pod opieką kapituły, a więc kapituła otrzymała zadanie jednocześnie kontrolować właśnie dopływ tych pieniędzy na rzecz owej tak właściwie kapeli, tak, orkiestry, a zarazem też zaczęła zarządzać innymi dochodami, innymi tutaj wymienionymi przeze mnie zadaniami charytatywnymi. I tam trochę dla proboszczów z ziemi lębowskiej, i trochę dla kolegium jezuitów, i także dla szpitułku.
W tym dokumencie już, szanowni państwo, była mowa o tym, że z czasem w tej osadzie, w tej biskupie Dolinie, powinien się pojawić kościół, wikarówka, taka, można powiedzieć, dodatkowa filialna świątynia. Szczerze powiedziawszy, ślady, żeby jakiekolwiek pieniądze na te cele wypływały, ja znalazłem tylko jedną, że zmiankę przed 1655, że owi muzycy otrzymali 100 zł. Tak więc dużo, dużo skromniej niż jakiekolwiek tutaj założenia. W 1656 w styczniu, ponieważ to były czasy potopu, ponieważ w całej kolonii szalały wojska szwedzkie i powoli się zbliżały do Gdańska. I ponieważ tak naprawdę głównym celem tej wojny było dołączenie Prus Królewskich do Królestwa Szwecji, a tylko można by powiedzieć koniunktura, tak? Ten niespodziewany, nieoczekiwany obrót wojny, że tak właściwie Szwedom, Karolowi Gustawowi udało się zająć całą kolonę, spowodował, że mieliśmy taką trochę wojnę wtedy totalną. A więc w obawie, że za chwileczkę rozpocznie się oblężenie Gdańska, w 1656 prewencyjnie, a i przy okazji niszcząc konkurencyjne osady i także te wszystkie ośrodki katolicyzmu wokół, gdańszczanie zniszczyli zarówno hełm, jak i stare szkoty, jak i inne osady należące do biskupów w okolicy Gdańska. Zatem ta osada została gruntownie zniszczona. Mamy takie enigmatyczne tylko notatki z tego okresu, że tam już po paru latach się życie jednak odradza, że jest jakieś tam 60 domów na tym hełmie właściwym, jakieś liczne domy w tej biskupiej dolinie. I dowiadujemy się, że po 1660 roku owe grunty sołectwa przechodzą w dzierżawę w ręce szlachcica Grzegorza Leśniewskiego, który był marszałkiem dworu kolejnego z biskupów kujawsko-pomorskich, Floriana Kazimierza Czartoryskiego. Tenże Lesiewski prawdopodobnie otrzymał za zadanie odbudować hełm, no ale też z tego powodu właściwie i biskup, i kapituła trochę się u tego szlachcica zadłużyli. W każdym razie już po 1660 roku jest w dokumentach kapituły taka właściwie stała tendencja, taki można by powiedzieć dyskurs, że no, kapituła powinna te dobra przejąć, zwłaszcza tą biskupią dolinę, tylko by trzeba było spłacić owego Lesiewskiego. No, nie będę państwu opowiadał, to bardzo zawiła, że tak powiem, transakcja, jaką w końcu udało się przeprowadzić po kilku latach, zebrać te pieniądze. Nie udałoby się to ostatecznie, gdyby nie to, że to taka częsta praktyka tamtego czasu, tak? No, chociaż myślę, że i dzisiaj też stosowana, także nie mam pieniędzy, ale mam je mieć. I jakie mam mieć, no to tymi pieniędzmi, które mam mieć, to mogę zapłacić coś, co teraz jest, tak? Już na ten dany moment. I tak to mniej więcej wyglądało, że jak przyszło co do czego, to w 1665, żeby kapituła mogła przejąć tą posiadłość, tą na razie pierwszą część biskupią dolinę, pieniądze wyłożył ten, który miał przejąć dzierżawę po Lesiewskim, czyli tutaj wymieniony przez Emiliana Lesienfeld. Lesienfeldowie to była taka, można powiedzieć, drobna szlachta z okolic Gdańska, tak można powiedzieć, powiat gdański, milachowski, w tych obszarach się obracająca i tak można powiedzieć powoli się dorabiająca w tym otoczeniu Gdańska jakiego takiego majątku. I tenże Lesienfeld owe 3000 ostatnie brakujące wyłożył tytułem 3-letniej tym razem dzierżawy. Wówczas została ostatecznie dokonana cesja sołectwa na rzecz
kapituły, co najpierw zatwierdził biskup, co potem zatwierdził także papież. Nie mamy dokumentu, bo akurat tutaj tych ksiąg brakuje kapituły, zresztą fenomenalnego materiału, jaki tam się znajduje na temat hełma. Myślę, że ten przyszły badacz, który się tym zajmie, będzie z tego niezwykle zadowolony. Ale wiadomo z tego właśnie opisu, który tam jest, że w pierwszej połowie roku 1670 nastąpiło zatwierdzenie pełnej już cesji całego hełma w ręce kapituły. Od tego momentu biskup się już w sensie gospodarczym nie interesuje hełmem, a całość i dochodów, i tego, tej pieczy nad posiadłością przechodzi w ręce kapituły. To przejście, tak, dokumentowały, szanowni państwo, tutaj przeze mnie zacytowane zarządzenia porządkujące stan prawny hełma. Najpierw w 1667 roku, czyli jeszcze w momencie, kiedy niepełna była własność kapituły nad hełmem, Wilkierz, nieduży 12-punktowy Wilkierz tejże wioski. Wreszcie w 1681 taksa, czyli tak właściwie tabela wypłat dla wszystkich urzędników, którzy w tym hełmie mieli jakiekolwiek zatrudnienie. W ten sposób, można powiedzieć, sankcjonowano nowy status prawny tego trwału. I od tego momentu, tak można by powiedzieć, na 100, około 10 lat, hełm stał się częścią, własnością kapituły. Przestrzeń, ja myślę, że tu będzie ktoś inny lepiej to państwu opowiadał w toku tych wykładów o socjotopografii tej przestrzeni, albo już opowiadał. Ja tylko tutaj przywołam, czy jakby pokażę, zresztą wykorzystując akurat tak najbardziej, może nie do końca dokładny, ale jednak taki najbardziej plastyczny plan, rekonstrukcję wykonania Wendlanda z okresu międzywojennego. Tak, żeby państwu zaznaczyć te poszczególne części składowe hełmu. Tam, tu gdzie jesteśmy w tej chwili, przy Reformackiej, mieścił się ten hełm, nazwijmy go właściwy, hełm gruntów gwózdzkich, ale też częściowo sołeckich. Potem tutaj się znalazł klasztor. Biskup Jadolina to właściwie taka wieś typowa, ulicówka wzdłuż dzisiejszej Stoczniowców, czyli drogi schodzącej ku Starym Szkotom i Zaroślakowi. Tam jakby w południowej części dwie kolejne części, Żydowska Góra, na pewno z cmentarzem, ale myślę, że też i tutaj się mogli gdzieś osiedlać sami Żydzi. Wreszcie też z wiatrakiem, a potem wiatrakami Wymienica, Weinberg, duże wzniesienie, tak właściwie ponad Starymi Szkotami. Mamy piękny opis granic z roku 1726, który będzie dołączony do tej publikacji, o której pan doktor wspominał. Tutaj mają państwo wyrysowanie kamieni granicznych według planu z 1681, jaki się ten plan znajduje aktualnie w archiwum. I plan, o którym tutaj mowa, sporządzony w 1726, opisywał dokładnie tak, narożniki, czyli miejsca, takie punkty, gdzie granica hełma dokonywała zwrotu, zakrętu. Opisywał kamienie graniczne i tylko właściwie te tutaj wymienione od 1 do 9 i 19 do 25, bowiem tak naprawdę to było powtórzenie opisu rozgraniczenia, który dokonał się w średniowieczu w 1356 roku. Te kamienie, dokładnie w opisie to jest nam podane, były opatrzone, nie pisało, że to krzyżacki hełm, tak, ale była mowa dwoma krzyżami i numerem.
Więc mniemam, że rzeczywiście odzwierciedlały, jeżeli nie były nawet oryginalnymi z XIV stulecia, to były odzwierciedlały te pierwotne położenie tych kamieni, kiedy była rozgraniczona granica pomiędzy posiadłościami miejskimi a posiadłościami kościelnymi. Pozwolę sobie tutaj przywołać wygląd tego kamienia, bowiem w 2009, czyli 8 lat temu, co zresztą było opisywane, szanowni państwo, w Dzienniku Bałtyckim, bodajże przez panią Danutę Abramowicz, taki właśnie kamień został odnaleziony. Od razu też była informacja, że on nie znajduje się w miejscu oryginalnym, że jakoby tam jacyś robotnicy w czasie jakichś tam prac go wydobyli i przetoczyli w to miejsce. Nie wiem, to akurat jest słabo widoczne na tym ciemnym zdjęciu, ale na tym akurat mniejszym, tak, gdzie widać sam cały kamień swojej okazałości, widzą państwo i te dwa krzyże, tak, połączone ze sobą, i numer 4. Powiem szczerze, tak, że oczywiście, że sądziłem wtedy, że to jest, jak ma to jakiś związek z hełmem, aczkolwiek może nie oryginalny, może ktoś naśladowcą takowego czegoś miał być, mógłby być, ale szanowni państwo, w toku pisania tych artykułów uzmysłowiłem sobie, że ten kamień znajduje się idealnie, no można by powiedzieć, blisko miejsca, w którym winien się był znajdować. Kamień numer 4, szanowni państwo, według opisu z 1726 roku, bowiem stał dokładnie przy tak zwanej dolnej bramie, a to jest miejsce, gdzie ulica Lubuska zamienia się w ulicę Pochulanki. Tak mniej więcej, tak? To jest taka kamienica tam stoi, co jeszcze jakiś czas temu, mam to sfotografowane, była na jednej rogu tabliczka ulica Lubuska, a na drugim tabliczka z ulicą Pochulanka. Teraz zdaje się, że jeden z tych został zdjęty. W pewnym sensie szkoda, tak? Bo było to pewne kuriozum. Więc w tym miejscu ten kamień musiałby się znajdować z numerem 4. A teraz gdyby pokazać to na planie Gdańska, ale oczywiście muszą to państwo tutaj wypatrzeć, tak? To właściwe miejsce to jest tam ta wąska strzałeczka pokazuje miejsce, gdzie się Pochulanka zamienia w Lubuską. A tutaj mniej więcej w tej przestrzeni u stóp biskupiej Wólki ten kamień znajdował się w 2009 roku. Powiem szczerze, taki miałem rok, że nie miałem okazji ani czasu sprawdzić, czy po dzień dzisiejszy się tam znajduje. A w 2009 pani Abramowicz pisała, że jacyś tam już się tym kamieniem interesowali, tak? Że przyjechali, chcieli go zabrać, ale był za duży, tak? Więc nie wiem, naprawdę nie wiem, czy on tam jeszcze jest. No ja go na pewno kilka lat później jeszcze widziałem. Także, dwa lata temu jeszcze był. Ja bym powiedział tak, do mnie mamy, tak? Ale tak mi się wydaje, że może to być oryginalny nawet, bo komu by się chciało dokładnie tak, z taką pieczołowitością odtworzyć właśnie te dwa krzyże i ten znak, jeszcze na widać właściwy numer, tak? Jeżeli to jest czwórka, to bym się zastanawiał, w jakim wieku taką czwórkę pisano, ale w 17 wieku. Są czwarte, tak. Są arabskie jak najbardziej używane, tak. Więc rzeczywiście tak, żeby to miało być w średniowieczu napisane. Nie, na pewno nie. To już to jest z końca 16 wieku. Więc bardzo możliwe, że to może być kamień, który był ponowiony, powtórzony, ale czy to jest żart na przykład kogoś, powiedzmy sprzed lat 8, no nie wiem, tak? Nie. To raczej już nie, tak? Ten kamień podobno gdzieś tam był wydobyty gdzieś z głębi, stoczony, bo przeszkadza. No on mógł spaść, jak budowano tę drogę. Warto go po prostu wziąć, tak. Warto go wziąć jednak pod uwagę, jeżeli tam tylko znajduje się i otoczyć go jakąś może większą wieczą. Przestrzeń hełmu opisana księgą gruntową, bo takową dysponujemy już po roku 1725, to przestrzeń, gdzie znajdują się już ulice, tak? Mamy ulicę Długą, to jest właśnie ulica Lubuska, mamy ulicę Nową, ona jest równoległa do ulicy Długiej.
Tam, szanowni państwo, twórca Jana, bo tak, tak właściwie się on nazywa, nie świętego Jana, ale załóżmy, że taki był, taka była intencja tych, którzy tak to nazwali, mieściła się równolegle dokładnie na północ od Lubuskiej, tam jeszcze na stoku, dzisiaj jakby poniżej tego, tej krawędzi właściwego Helma. I Biskupia Dolina to jest ta ulica, która właśnie schodzi ku Zaroślakowi i Stary Szkot. Te wszystkie części były też właśnie wymienione w tym właśnie, tejże właśnie księdze. I pełne nazwisk ludzi. To duże zadanie, które czeka na swojego badacza, to kilka tysięcy nazwisk ludzi, którzy tam mieszkali bądź inwestowali, bo niekoniecznie mieszkali, tak? ale po prostu dysponowali tymi działkami, tymi parcelami, domami, nieruchomościami, czasami przedsiębiorstwami, które tam się mieściły. Także no, tak się tutaj cały czas dystansuję, ale mam tego pełną świadomość, że raczej życia mi nie starczy, żeby to akurat zrobić, ale może tutaj na tej sali siedzi ktoś, kto chciałby się kiedyś tym zająć, to ucieszy się, znajdzie na pewno sporo materiałów. Tyle tylko, że po łacinie i po niemiecku. Szanowni państwo, został właściwie wdrożony jakby podwójny system zarządzania tą posiadłością. Tak właściwie kapituła rzadko kiedy sama bezpośrednio zarządzała hełmem. W większości czasu byli to tak naprawdę dzierżawcy. Po Janie Fryderyku Lerchenfeldzie, który był takim dzierżawcą do roku 1683, mamy kilku potem szlachciców. Jan Miski, jakiś Starzyński, Kczewski, być może ten, który tam później w klasztorze sobie zamówił miejsce pochówku. W jakimś momencie po Wielkiej Dżumie przez kilkadziesiąt lat zarządzali bezpośrednio tą posiadłością kanonicy. Tu mamy Ciechanowicze i Bożysławskiego. Wreszcie znowuż poszła ta posiadłość w dzierżawę i takim długoletnim dzierżawcą tego miejsca był Michał Pastorius, wnuk księdza proboszcza kanonika gdańskiego i kanonika warmińskiego. I wcale ten człowiek, mam na myśli Pastoriusa Joachima, nie zgrzeszył, tylko po prostu zanim został duchownym, miał rodzinę, bardzo postać, to zresztą, bo to był przecież najpierw luteranin, potem arianin, potem znowu luteranin, przy końcu życia katolik i za zasługi, bo to był też profesor gimnazjum akademickiego, od razu został proboszczem gdańskim i kanonikiem warmińskim. No, zdążył to wszystko w swoim przebogatym życiu przeżyć i mieć jeszcze właśnie kilku synów. Jego wnuk Michał Pastorius stał się właścicielem swego żyna w okolicy tutaj, to jest Gdańska, i także dzierżawcą Helma. Ostatnio tutaj wymieniony. A więc to byli dzierżawcy, ale jednocześnie był taki zarząd, nazwijmy go techniczny, który tak właściwie był dwojakiego rodzaju. No, najpierw była to taka najzwyklejsza samorządowa ława, ten właśnie wspomniany już przeze mnie torbit, był przedstawicielem takiego właśnie organu typowo wiejskiego, samorządowego. Po jego śmierci, gdzieś tak w ostatniej dekadzie wieku XVII, pojawili się tak zwani sędziowie. Sędzia, judex po łacinie, był takim tak właściwie przedstawicielem właściciela ziemi, czyli w tym wypadku kapituły, i tym, który tak właściwie reprezentował kapitułę wobec ludności. Tak? No,
dzierżawca zajmował się ekonomią, pomnażaniem dóbr, sam oczywiście dbał o swój własny interes. Natomiast tym, który był takim właśnie, no, właśnie owym sołtysem, wójtem, tym takim koło ludzi, no to najpierw to był sołtys, a potem właśnie sędzia. I tutaj też w tej pozycji mamy kilka ciekawych postaci, między innymi najpierw prawdopodobnie francuskiego pokolenia French de Ponte, to był ten pierwszy sędzia z przełomu XVII i XVIII wieku, a potem jeszcze jeden Francuz, Alexander de la Motte, który to de la Motte pochodził, był katolikiem, ale pochodził z rodziny, która najprawdopodobniej przywędrowała do Gdańska w latach 80. wieku XVII w ramach tej hugenockiej, kalwińskiej emigracji. Z tym, że właśnie ta gałązka musiała konwertować na katolicyzm. Z delamottów tych kalwinistów mieliśmy w XVIII wieku paru wybitnych gdańszczan, także i kaznodziejów gminy francuskiej, ale także i lekarzy. Także więc tutaj mamy kilka takich ciekawych postaci. Może parę słów o ludziach. Tak, ja nie opowiem na pewno o wszystkich, nie jest to moim zamiarem, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na parę ciekawych postaci, a przede wszystkim na rodzinę, która tak właściwie pojawiła się w wieku jeszcze XVI, Marcin Berendt. Dużo obłoczności tego nazwiska, ale w spolszczonej wersji to był Jakub Borenta, tak go nazywała już tą rodzinę w XVII wieku. I ewidentnie możemy pokazać po kolei w każdym jakby rozdaniu, w każdej ważnej sytuacji przedstawicieli tej rodziny. I nawet mamy pewność, tak, że to są na pewno ludzie z tego głównego trzonu. Marcin Berendt na przykład otrzymał jeszcze od biskupa Karkowskiego przywilej na pewne grunty w Chełmie. Jego synem był najprawdopodobniej Jakub Borenta, który otrzymywał potwierdzenie od kolejnego z biskupów Gębickiego. Dawid Borenta to jeden z tych, których namówił do wejścia w biskupią Dolinę wspomniany przeze mnie Jan Wolf von Ludinghausen. A potem kolejny Jakub Borenta w 1670, no i prawdopodobnie wnuk owego Jakuba, Michał Borenta, wymieniony jako świadek w owym rozgraniczeniu posiadłości w 1726 roku. I jeszcze też to nazwisko spokojnie spotykamy, nawet już takie rozmnożone, ale nie mam pewności, tak, czy to są na pewno ci z tego już samego pnia tutaj głównego się wywodzący ludzie, więc oni tam żyli, jak widać, wielopokoleniowo, wręcz jakby wrośli w ten hełm i nie ma się co dziwić, więc że jest jedna z części hełma, nazywała się Berente Feld, tak, czyli pole Berentów. Johann Jakob Tetzlaff, też nawet uwagi, chociaż tutaj właściwie jakby w jednym pokoleniu kilka też osób tego nazwiska, trudno powiedzieć, około połowy XVIII wieku się pojawiają. Ale ten Johann Jakob Tetzlaff, który jest właścicielem kilku nieruchomości przy ulicy Długiej i Służebnej, jest także dzierżawcą drugiego wiatraka, a tak właściwie odbudował ten drugi wiatrak, ja zaraz o tych wiatrakach słowo powiem. W roku 1736. No i co jest ciekawego w tym dokumencie? No właśnie to, że w całym natłoku tych dokumentów kapitulnych w łacinie jest to dokument sporządzony w języku polskim. Tak, a więc Tetzlaff wygląda na to, szanowni Państwo, że no, ja bym wiedział, że to jest typowy człowiek tego obszaru. Spokojnie zna dwa języki, tak? Czyli tak wtedy było, tak? Że język niemiecki, język polski, to były dwa obowiązkowe języki w Gdańsku i wokół Gdańska. Ludzie się swobodnie tym językiem posługiwali i być może, że na co dzień Tetzlaff mówił po niemiecku, ale nie było dla niego najmniejszym problemem podpisać się pod... No właściwie wręcz on brzmi jakby przez niego napisane, tak? Napisać ten dokument w języku polskim. Dobran albo dobrą
producent kwolów, z tego też słynął. Jest trochę nazwisk polskich, nawet takich dobrych, szlacheckich, Michał Łybiński, August Czecholewski. Oni tak gdzieś mieszkają w tej przestrzeni właśnie, zwłaszcza przy biskupiej Górce, ale jednak dominują nazwiska niemieckie i holenderskie. Można by tak właściwie powiedzieć, że kiedy się wczytuje te zwłaszcza inwentarze kapitularne, no to można zauważyć takie branże, tak, że na pewno jest tam taka solidna branża browarników, na pewno jest solidna branża tych właśnie producentów rozmaitych wódek, likworów. Są rzeźnicy, są jeszcze też bardzo mocni piekarze i z takich właśnie zwykłych branż szewcy. Nie udało mi się zauważyć, stwierdzić jakiegokolwiek, i to jest też dla mnie zastanawiające, bo ta wiedza jakby płynie skądinąd, owych producentów ceramiki nie są w jakiś specjalny sposób w tych dokumentach wymieniani. Mamy, szanowni państwo, dwie specyficzne grupy. Tutaj ja sobie jednak pozwolę zacytować siebie samego, żeby nie pomylić. Chodzi mi bowiem o Menonitów i Żydów. Hełm w pewnej bliżej nieokreślonej liczbie zamieszkiwali Menonici, na ogół tolerowani przez kapitułę jako sumienni i gospodarni dostarczyciele znaczących jej dochodów. Gdy w 1673 roku, w czasie sporów Rady i Cechów w Gdańsku i zaostrzenia problemu funkcjonowania w granicach jurysdykcji miejskiej tamtejszej społeczności menonickiej, zmogły się naciski, aby usunąć Menonitów tak z obszaru Chełma, także z obszaru Chełma, kanonicy, niejako zasłaniając się, zwrócili się o podjęcie decyzji do ordynariusza. Czy mają tolerować u siebie, czy też nie, owych manistów? Biskup odpowiedział, a była to odpowiedź Salomonowa, że wprawdzie pozwoliłby na ich rugowanie, ale gdyby ich usunięto z całego królestwa. A ponieważ nie usuwają, no to niech sobie siedzą. Generalnie przynosili rzeczywiście spore zyski kapitule. Ale byli tam też Żydzi. I możemy powiedzieć, że pierwszy ślad, że oni tam są, to jest rok 1681, kiedy po raz pierwszy pojawia się informacja w materiałach kapitulnych, aktach kapitulnych, że pozwala się im na pochówki. Zatem można mniemać, że na pewno już od samego początku mieli też ten cmentarz na Żydowskiej Górze, który na pewno jest wymieniony już kilkanaście lat później, w roku 1694. I znowuż taka, można powiedzieć, trochę żartobliwa historyjka z życia tejże społeczności, kiedy w XVIII wieku się trochę zaostrzyła ten kurs wobec Żydów, których było też coraz więcej na Chełmie. W 1724 roku członkowie kapituły byli zapytywani przez ówczesnego biskupa kujawsko-pomorskiego Krzysztofa Antoniego Szembeka, szczególnie ciętego na Żydów, bo tak strasznie właściwie co parę lat ich wypędzał ze starych Szkotów. No więc zapytani, czy są u nich Żydzi na Chełmie, odpisali mu tak, członkowie tej nacji nie mieszkają na Chełmie, a jedynie przebywają jako goście i podróżni na winnicy. Biskup nie uwierzył wyjaśnieniu i wysłany na kolejną kapitułę generalną w piśmie w sierpniu 1724 stwierdził, że według jego rozeznania Żydzi mieszkają na Chełmie w sposób permanentny i na dodatek mają tu własny cmentarz. Kanonicy w odpowiedzi, nie wspominając ani słowem o cmentarzu, odpowiedzieli wówczas, że tutejsi Żydzi są faktorami, domyślę więc przedstawicielami handlowymi polskiej szlachty, i przemieszkują tutaj per modum hospitum, na sposób gości. W roku następnym biskup nadal jednak nalegał na usunięcie Żydów z osady jako nieprzyjaciół chrześcijańskiego imienia. To cytat. Wówczas w końcu usłyszał od kapituły, że z powodu ogólnych trudności gospodarczych dobrze byłoby jednak zostawić Żydów w spokoju, gdyż uzyskiwane od nich czynsze są istotną częścią dochodu wioski. K-
koniec, tak? Więc można by powiedzieć, kanonicy wyraźnie powiedzieli, że niech się ksiądz biskup do ich spraw nie wtrąca i ich Żydów zostawi w spokoju. I rzeczywiście można by powiedzieć, że te dochody to była najbardziej dochodowa posiadłość w dobrach chełmskich kapituły wrocławskiej. W połowie XVIII wieku to było nawet 20-25 tysięcy złotych, więc to było prawie tam 30% ogólnych dochodów całych kapituły. Bardzo tłusty, więc to był kąsek ziemi i bardzo się szybko też odradzający mimo najrozmaitszych trudności i sytuacji, które na tą osadę spadały. Kilka słów o obiektach. Naprawdę kilka słów, proszę się nie obawiać. Już niebawem będziemy kończyć. Z tych najważniejszych obiektów to oczywiście był klasztor chemskich reformatów. Muszę Państwu uwierzyć na słowo, że on jest tam w tym prawym dolnym rogu, na tym obrazku z przedstawiającym panoramę Gdańska. Dokładnie w samym środku osady chełmskiej. Mniej więcej to jest ta dzisiaj przestrzeń, na której stoi kościół podwyższenia krzyża. Aczkolwiek sam klasztor, jego zabudowania byłyby tak, no nieco inaczej przesunięte, bardziej bliżej ulicy Reformackiej. Można wskazać ważniejsze daty. Oczywiście tutaj są te dwie wymienione u góry, tak? Ufundowany w roku 1666. Ufundowany oczywiście z udziałem biskupa i kapituły. To była zresztą bardzo długa droga. Zresztą reformaci mieli konkurentów, bo bernardyni się zastanawiali, czy tutaj się nie osiedlić. Z tym, że bernardyni mieli nadzieję, że wrócą do klasztoru franciszkańskiego na Starym Przedmieściu, tego trzymanego przez gimnazjum, tam gdzie było gimnazjum akademickie. Bernardyni się czuli tak wprost spod kobiercami tej właśnie linii franciszkanów-obserwantów. Zatem no, można by powiedzieć, że taka ich trochę rozterka i także nie wiedzieli za bardzo, gdzie by chcieli tak naprawdę się osiedlić, sprawiła, że uprzedzili ich reformaci. Reformaci, którzy już w międzyczasie mieli silny ośrodek w Wejherowie, którzy tutaj byli na tym terenie pruskuleckich bardzo ekspansywni i myślę, że wykorzystali, tak? Oferując jakby więcej też, oferując pracę duszpasterską nie tylko na rzecz samego Chełma, także i na rzecz Gdańska. W 1666 roku, w kilku pierwszych październiku reformatów się tutaj osiedliło. Dostali właściwie taką bardzo ładną parcelę, trochę taką traktowatą, która mogła im posłużyć do budowy klasztoru, kościoła i paru innych jeszcze obiektów. Szanowni Państwo, parę najważniejszych dat dziejów klasztoru. Najpierw wybudowano prowizoryczny klasztor i kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Paderskiego. Sławny budowniczy gdański Bartel Ranisz był jego muratorem. Od razu też postawiono ryglowy kościół świętego Antoniego. Jednonawowy, nieduży, z ołtarzem poświęconym temu świętemu. Wiemy, że potem w kolejnych dekadach ten obiekt był rozbudowany. Na przykład pojawiła się w XVIII wieku, w pierwszej dekadzie, kaplica świętego Józefa. I ta kaplica była właściwie ufundowana przez... Tutaj w tej pierwszej to zasłużył się bardzo Jan Ignacy Bąkowski, a w tej inwestycji późniejszej, kościelnej, no to mamy w rozbudowie uczestniczącego, że tutaj przypomnę jego nazwisko, Jana Wyszyckiego.
Ale ten obiekt niestety całkiem dobrze zbudowany i nawet goszczący, jak Państwo widzą, trochę szacownych gości. Na pewno Jana III Sobieskiego, który opuszczając Gdańsk w lutym 1378 zatrzymał się jeszcze na parę dni w tymże klasztorze, bo na pewno był fetowany, dziękowano mu za piękny przywilej, jaki reformaci otrzymali, a otrzymali pozwolenie na kwestowanie wewnątrz Gdańska. Tak? I to jest opisywane w wielu dokumentach, że oni chodzą, mimo zakazów, tak, oficjalnie inni zakonnicy nie mogli kwestować, reformaci w sutannach chodzili po Gdańsku i kwestowali, bo takie mieli prawo. Takie prawo dał im Jan III Sobieski. Może też wizytował, o czym za chwileczkę, ten klasztor Piotr Wielki. Natomiast ten cały obiekt został zniszczony w 1734 podczas oblężenia Gdańska i znowuż to było zniszczenie prewencyjne. Długo trwała odbudowa, tutaj się zasłużyli dwa ludzie, Jan Trybecki, ławnik Tczewski, Jakub Iliński, Cześnik Bracławski, taki nosił tytuł, raczej był to taki tytuł niekoniecznie prawdziwy. I ten obiekt w 1807, to znana historia opisana pięknie przez Wolskiego, został niestety zniszczony w czasie pierwszego oblężenia. Tam Wolski się rozwodzi, także tam cmentarz świętego Rocha, ale niestety figura świętego Rocha, gdzieś tam żołnierze ją wywlekli, odziali w jakieś tam jakąś czapkę żołnierską, przypasali pasem i udawą żołnierza. Tak więc Wolski ubolewał bardzo nad tym, co się w tym klasztorze stało. Jeszcze na moment troszeczkę ten obiekt ożył, nawet odbudowywano kościół, ale oblężenie 1813 zniszczyło definitywnie cały ten obiekt, a w 1819 roku reformaci sobie to odpuścili. To jest ostatni ślad, kiedy starali się o odbudowanie, albo przynajmniej o rekompensatę w postaci kolegium jezuitów, czy budynku po kolegium jezuitów w Starych Szkotach. Reformaci zajmowali się posługą duszpasterską na rzecz hełma, wspomagali duszpasterstwo w Gdańsku. Tak pięknie jest obrazowo opisane w akcie fundacji, że żeby tą plagę wschodnią, tak, tam jakoś tutaj powstrzymać, a ta plaga wschodnia to właśnie na wschód leżący Gdańsk. Prowadzili własną szkołę zakonną, studium teologiczne, prowadzili szkołę elementarną dla świeckich, ale to akurat ich organista. I prowadzili bractwa religijne, w tym bractwo Krzyża Świętego, które zostało powołane dla obsługiwania sławnej już w latach 70. założonej tzw. pielgrzymki sztolcenbergskiej do Wejherowa. To rodzaj takiego właściwie takiej procesji pielgrzymki dwudniowej, właściwie czterodniowej, dwa dni tam, dwa dni z powrotem. Ona się odbywała na różne święta, w niebowstąpienia, także Trójcy Świętej. Dużo z tym się wiązało rozmaitych problemów, między innymi kiedyś pielgrzymi napadli duchownego z Małokacka, przechodząc tam właśnie gdzieś obok, więc było trochę też potrzeby tego, żeby to jakoś tam ogarnąć. Ciekawy może też wątek jest taki, że to Bractwo Krzyża Świętego miało dwie kompanie, polską i niemiecką, które się nie bardzo lubiły, także w końcu tak wyszło, że kompania polska chodziła w innym terminie niż niemiecka, a i tak był problem, bo procesja Bożego Ciała była jedna i zawsze co roku był problem, która kompania ma być bliżej baldachimu, tak? Więc tam zawsze były przepychanki straszliwe pomiędzy nimi. No, można to oczywiście, ja pokazałem ten idylliczny obraz, tak, że oni wzajemnie nie znają swoje języki, no ale wiadomo, sąsiedzi nie zawsze się muszą jakoś tam specjalnie kochać. Udało mi się ustalić około 111 nazwisk, no przepraszam, że te szkalownie małe tutaj i ten blady teraz tutaj kolor sprawia, że nic Państwo nie widzą, a więc muszę Państwu uwierzyć na słowo, że to są przełożeni tego klasztoru, który udało mi się ustalić. Nie będę ich wymieniał wszystkich, ale jeden jest bardzo ciekawy, który był akurat przełożonym tego miejsca,
kiedy było obrażenie Gdańska w 1634, nazywał się Aleksander Brückenthal. I Jan Gottfried Borg pisze w swoim Echo Sepulchralis, że to był zakonnik, ale to był były generał, on podaje generał wojsk rosyjskich i z tego powodu miał go odwiedzić car Piotr. Borg pisze tylko car Piotr, tak? I podaje datę, która trochę jest nieprawdziwa, no, nierealna, w 1729. To już nie żył, tak? Ale niektórzy więc w związku z tym naginali, tak? I tam, bo to jest już cytowane też potem Schwenger to cytował po Borku i w związku z tym jest to też drukowane i tam w przypisie ktoś umieścił, no, że to pewno był Piotr II, to nie jest możliwe. Bo to był wnuczek, szanowni państwo, dosłownie używam wnuczek, bo to było dziecko jeszcze. W tym momencie musiało być to dziecko i na pewno nie było w Gdańsku, tak? A więc jeżeli już, to musiało być jednak w 1716, wtedy, kiedy naprawdę był Piotr Wielki w Gdańsku. Próbowałem to zweryfikować. Generała rosyjskiego nie znalazłem, ale szanowni państwo, tego imienia i nazwiska był generał, major wojsk austriackich, występujący w 1710 roku, tak? A więc może to ten. Tylko że po prostu w tym przekazie potem zmieniono mu przyporządkowanie, no bo generała austriackiego miałby odwiedzać generał car Rosji, raczej by odwiedzał swojego. Szereg innych oczywiście też było tutaj obiektów, które tylko sobie pozwolę wymienić. Na pewno była rezydencja biskupów wrocławskich, ale to zniszczono w 1656 i jest wątpliwość, czy była odtwarzona. Być może tak i też taka, ale niezbyt mocna, pewna przesłanka, że może w takim razie właśnie ten teren posłużył do założenia klasztoru. Potem był dom, rezydencja sufraganów. To miała być kolejna rezydencja ordynariuszy, kiedy się pojawił klasztor. Ale generalnie ordynariusze potem mieli swój własny pałacyk w Maćkowych, więc już z Helma nie korzystali, gdy stał się własnością kapituły. Na pewno natomiast była siedziba sołectwa i to było lokum starostów i administratorów posiadłości. Wiemy jednak, że w połowie wieku XVIII była w stanie haniebnym, cały czas tylko była mowa o tym, że to butwieje, rozpada się, że właściwie już go prawie, że nie ma. Reformaci mieli szpital i tak dokładnie nie wiemy gdzie. Prawdopodobnie po przeciwległej stronie tej drogi gruntowej, jakby państwo popatrzyli, właściwie powinienem przejść jednak z tej strony. Koleżki, momencie, pokażę coś. Już, momencik, kończymy. Więc tutaj mamy klasztor. To jest, powiedzmy, ta dzisiejsza Lubuska reformacka, więc tutaj Wendland rysuje szpital mniej więcej w tym miejscu, sugerując, że to może być ten szpital klasztorny. Być może, tak? Wiemy na pewno, że w tej części była szkoła w okresie już tym około połowy wieku XVIII. Natomiast na pewno księga gruntowa podaje nam, że szpital świętego Andrzeja, o którym tutaj mowa, który powstał w latach 30. XVIII wieku, znajdował się przy ulicy Długiej. To jest ulica Długa, czyli Lubuska. Można więc domniemywać, że musiał być po drugiej stronie ulicy Długiej. Ewentualnie w tym wtedy roku, jeżeli miałby być koniecznie vis-a-vis jeszcze też klasztoru. Mamy więc ten szpital świętego Andrzeja, który na pewno jeszcze istniał w 1759 roku, ale znowuż przeżywając pewne kłopoty. I możemy jeszcze wspomnieć o wiatrakach, czy też właściwie najpierw wiatraku. Tutaj on jest na tym wzgórzu Winnica, Weinberg, mniej więcej w południowym tym dolnym, prawym dolnym rogu.
I jest tutaj od razu zaznaczone podwójnie, tak? Bo wiemy, że najpierw był jeden, a w latach 20. Pojawił się drugi. Takim dosyć ciekawy sposób sprowadzony, bo w 1726 w miejscowości Raciążek nad Wisłą, w dobrach biskupów kujawskich, kapituły w 1726 roku, tam był wiatrak, wiatrak miał łożyć na szkołę, nie łożył, więc kapituła kazała go rozebrać i przewieźć na hełm. I już, tak? I postawiła wtedy drugi wiatrak. Ten drugi wiatrak na pewno był zniszczony w oblężeniu Gdańska 1734 roku. Pewno ten pierwszy też. Każdy, oba były odtworzone i właśnie ten drugi był wtedy używany przez owego Jakoba Tetzlara. Browar nie do końca wiemy gdzie i też była duża cegielnia w latach 60. XVIII wieku, też nie wiemy dokładnie gdzie. W każdym razie, Szanowni Państwo, kiedyś nastąpił kres tej idylii. Ten hełm, można by powiedzieć, po parunastu latach zawsze się podnosił ze zgliszczy. Zawsze okazywało się, że znowuż przynosi niebotyczne dochody. Wiemy, że tak możemy sobie to wyobrazić, skoro odbudowano klasztor, skoro były te wszystkie obiekty, była cegielnia, że w latach 60. osiągnął taki, można by powiedzieć, szczytowy punkt rozwoju w granicach jeszcze Rzeczypospolitej. Jeżeli w pierwszej fazie tworzenia Sztolzenberga będzie to miasto, które będzie ta część, tak, cały czteroczęściowy Sztolzenberg ma ponad 10 tysięcy mieszkańców, a hełm ma 4 tysiące, to możemy mniemać, że niewiele mniej ma w tych latach 60. wieku XVIII. Jest tak duży jak wówczas Grudziądz, jak wówczas Chełmno, jak inne całkiem duże, takiej średniej wielkości miasta z całych kresach królewskich. No ale przychodzi czas poprzedzający rozbiory. W 1770 roku, i to jest można by powiedzieć ślad, że Konfederacja Barska także działała na Pomorzu, tak? Najlepszy, jak Państwo widzicie. Kanonicy wyasygnowali aż 10 tysięcy złotych pruskich dla konfederatów. Rok później, nie wiemy jaką, ale obszerną kontrybucję z kolei wyniosili Prusacy. Przejęli w 1772 w ramach pierwszego rozbioru i natychmiast zorganizowali zjednoczone miasto Chełm. Inna historia. Ale niech Państwo zobaczą, jak jeszcze długo ten Chełm pojawiał się w dokumentach kapituły. No, trzeba było pewne rzeczy pozamykać, tak? Więc na przykład w listopadzie 1773 kapituła zabiegała o odzyskanie materiału, drewna i dachówek ze starego chełmskiego browaru. Potem negocjowała pewne kwestie finansowe z dzierżawcami, spadkobiercami dzierżawcy wiatraka. Dopiero w marcu 1779 roku, i to jest zapisane w aktach kapituły, nakazała odłożyć akta hełma do archiwum. Ale jeszcze w kwietniu otrzymała ostatnie pieniądze z tytułu tak zwanej summy wilcejane, pewnej kwoty, lokaty złożonej kiedyś na hełmie przez dokładnie stryja Józefa Wybickiego, kanonika. Przepraszam, zaćmienie umysłu, jakie miał imię, w tej chwili mi ono nie przyjdzie tak szybko. Franciszka Wybickiego i przecież jest napisane. W każdym razie to ostatni ślad, że ta posiadłość była w rękach kapituły. No i na tym ten mój trochę przydługi wykład. Okay.
chyba że mają Państwo jeszcze jakieś pytania. Tak, się zapytać, to służę. No ja. No to proszę. Szybko. Menonici, którzy tutaj byli, o których Pan wspominał, to oni w tym mogli robić, bo oni raczej byli znani z tego, że osuszają tamte tereny na Żuławę, są rolnikami. Na terenie albo... Chełma to są przedsiębiorcy. Kilku z nich jest destylarzami, właśnie producentami likworu. Menonici się świetnie znają na destylowaniu wódek i tak właściwie z tą branżą przychodzą. Wódkę w Polsce na tym obszarze zaczyna się pędzić tak gdzieś lata 20-30 wieku XVII. A w czasach, o których mówimy, no to właściwie jest już taka branża wręcz podstawowa. Jeżeli pisze, że destyluje likwor, to znaczy, że to jest taka wódka smakowa, taki a la Goldwasser, tak? Coś specjalnego, specyficznego. Więc to jest głównie taka branża, ale także pewno i druga ich szczególnie interesująca to sukiennictwo i pasomolnictwo, tak? Czyli te wszystkie takie dodatki, protestanckie dodatki ozdoby do stroju. A Weinberg, bo obok na Siedlcach, które też schodziły w skład zjednoczonego miasta Schlossenberg, też jest ulica Weinberg, przy której mieszkam na... No tak. Ale to jest inna winnica. No właśnie, czy ale to jest, był... Szanowni Państwo, to jest piękna pamiątka i to też no, można by o tym mówić i tam chyba w tekście będzie. Lata trudno to może uwierzyć, bo przez XVII wiek uchodzi za syłkową fazę tak zwanej małej fazy lodowcowej, tak? Tego z ochłodzenia klimatu. Który wówczas miał miejsce od XIV po wiek XVII. W XVII wieku wokół Gdańska kwitną winnice. Tutaj się robi wino i z tej branży najwyraźniej się da żyć, bo jest ich kilkuset. Proszę się rozejrzeć, wszędzie są tarasy. Stare Szkoty, tak zwana otulina Olany, tego potoku, to właśnie na tym stoku południowym od strony Oluni Górnej. On jest tak pięknie osłonięty od wiatrów, że tam prawdopodobnie się musiała świetnie winnorośl udawać. Więc tak samo, takie same tarasy były w Siedlcach. Właśnie znowu od tamtej strony, tak? Czyli tak, żeby wiatry zachodnie nie mogły chłodzić tego terenu. Więc... Ale kto to wino tutaj robił? Czy to mnisi, którzy tutaj przyjmują? Nie, najzwyklejsi ludzie. Przedsiębiorcy i nazywani są winiarzami, tak? Winopola. Jest ich naprawdę dużo. Można by szacować, że właśnie w tych posiadłościach takich biskupich kościelnych to może być kilkuset ludzi, którzy z tego żyją i prawdopodobnie nie najgorzej, tak? Skoro przez kilkadziesiąt lat takie winnice utrzymują. Już Ozier pisał, tak? Że był u jezuitów w kolegium i napił się ich wina hodowanego na tym wzgórzu na jezuickiej górze, czyli na tym Brebergu. No i napisał, może to taki, ale przecież nie pisał dla nich, tak? Tylko pisał dla siebie, tak? Że dla swoich potomków, że było nie z gorsze. On, Francuz, tak napisał, tak? Czyli coś na rzeczy by było, tak? Że tutaj dawało. Niektórzy twierdzą, że już kończę, tak? Że niektóre gatunki winorośli lubią jak je trochę przymrozić, tak? Że to tak zwane wino lodowe, tak, jest całkiem dobre. Pytanie, jak się wróci do menonitów. Skoro tutaj mieszkali menonici, czy są jakieś ślady pochówku menonitów? Bo z tego, co ja się wiem, to Stoki Malborskie i okolice Rygiewa, tak? Jeżeli chodzi o pochówki, to my ich tutaj nie mamy, nie zachowały się, a nie zachowały się, bo zostały zniszczone wszystkie cmentarze wokół Gdańska. Menonicki na przykład cmentarzyk był przy kościele menonitów, tym na Zaroślaku, więc można domniemywać, że i on był, tak? No, do 1945 był na pewno. Myślę, że sobie jeszcze przez kilkadziesiąt lat po wojnie dogorywał, tak? I tam w tej chwili śladu po nim już nie ma, ale tam był, dokładnie w tym miejscu. Ja bym chciał
To nie ja się chciałem zapytać, czy były prowadzone jakieś badania archeologiczne na terenie Chełma, które by mogły, powiedzmy, coś więcej powiedzieć na temat materialnych śladów w przyszłości? To dobre pytanie, ale z tego, co mi jest wiadomym, to jakieś takie specjalne nie były, bo to jest obszar, który nie był objęty tak zwaną konserwatorską, tą archeologiczną ochroną, więc nawet jeżeli coś tam znajdowano, to... Muszę powiedzieć, że kiedy szukaliśmy autorów do naszej publikacji, to rozmawiałem z archeologami, bo tak zgrabnie byłoby zacząć od tekstu. No tak, od tej historii. Tak, nie, dostałem informację, że tam żadnych jakichś systematycznych badań. Bo w stanowisku archeologicznych figuruje parę miejsc na Chełmie, ale bez bliższej lokalizacji i informacji. Przypadkowe znaleziska. Możliwe. Co znaleziono i kiedy. Takich ciekawostek zostały znalezione na początku lat 70. Plamra i jakieś okucia pasa, które nie, właśnie chodzi o to, że Leon Jabłka, dyrektor Muzeum wtedy uznał, że one są z okresu wątrobowodów i one, reprodukcje są w pierwszym tomie historii Gdańska, takie czarno-białe zdjęcia, tylko jako materiał z wątrobowych ludów. A to są renesansowe zabytki znalezione gdzieś przy ulicy Lubuskiej, można by w Muzeum Archeologicznym dokładnie znaleźć. Tylko, że to stara numeracja domów, która się już teraz podgniała, ale to gdzieś tutaj, gdzie są. Natomiast dwa tygodnie temu jeszcze był taki fajny dytok, bo kabel kładł wzdłuż ulicy Lubuskiej i na wysokości kościoła, znaczy dzisiejszej tam, przy kościele tam jest taka stacja transformatorowa, była bardzo czarna warstwa, myślę, że tam było coś, ale... Była taka pogoda, że nie miałem za bardzo ochoty wyłazić po tej kopiejszym. Ale już było objęte opieką konserwatorską, bo było pod nadzorem archeologicznym. Teraz to się mogło w ciągu paru lat trochę poprawić, tak? Bo tak widzę nawet okolicy, które ja mieszkam, tak? Że pewne obszary są jednak badane na Łostowicach i zanim tam wejdą z budowami, ale to... Ja bym chciał wrócić do tego wątku, gdzie pan powiedział, że była odcięta droga przez tej Doliny Biskupiej na dobrach między Zaroślakiem i Szkotami, starymi Szkotami. Bo tak datowo to by wyglądało, że to było mniej więcej się zbiegało w tym czasie, kiedy budowano zewnętrzny pierścień Gdańska tak naprawdę, te umocnienia staroholenderskie. No bo tam w tej okolicy była ta brama, prawda? Peterskany Tor, tak? Ja już powiem tak, nie zdążyłem tego wątku Państwu opisać, ale go opisywałem też w takim tekście popularnym, Pętla na Chełm. Tak naprawdę by trzeba było dodać, że również od drugiej strony, tak? Czyli to jest to powiązanie tutaj z starymi Szkotami i Zaroślakiem, co może było najbardziej bolesne dla tych, którzy tu gospodarowali na Chełmie, no bo przecież odcinało jakby od innej posiadłości kościelnej, ale po drugiej stronie dokładnie ten sam problem i ten właśnie się wiązał z budową między innymi bastionu piaskowego. Bo proszę pamiętać, tak, że i to pięknie opisuje zresztą profesor Grzegorz Bukas z Politechniki w swoim opracowaniu o fortyfikacjach gdańskich. To było etapami, tak? Czyli najpierw tylko takie, rzekłbym, szańce na Biskupiej Górce. Potem, jak było zagrożenie potopem, no to już pojawiły się takie pierwsze solidniejsze umocnienia na Biskupiej Górce, ale tak naprawdę rozbudowano je w takim już z dużym rozmachem w toku wojny północnej, kolejnej, to jest z początku wieku XVIII. I wtedy właśnie pojawił się taki dosyć silny bastion piaskowy. On był mniej więcej tak jak tam, gdzie stoi dokładnie dzisiaj Kościół Chrystusa Króla, który stoi w rozkopanym. Specjalnie w latach 20., 30., jak budowano to prowizorium, bo tak naprawdę to jest prowizorium, miał być trochę większy. Piękne projekty tego, więc umiejscowiono go w rozkopanym, zniwelowanym częściowo bastionie piaskowym, dokładnie w tym miejscu stojącym. Ale jak postawili ten bastion piaskowy, to ulica Pochulanka, proszę tak sobie wyobrazić tą właśnie taką wijącą się po zboczu drogę, która schodziłaby od tej dolnej bramy, czyli tego miejsca, gdzie się stykała, czy styka się dzisiaj Lubuska i Pochulanki, schodziła w dół i zanim pojawił się bastion piaskowy, to się w taki, można powiedzieć, spokojny, naturalny sposób
łączyła z przedłużeniem ulicy Rogaczewskiego dzisiaj, a to się nazywało wtedy Zandgruben, tak? Czyli piaskownia. Więc znowuż, tak, były przed latach 20., 30. i to się ciągnęło bardzo długo, spory, protesty, tak, żeby to jednak odbudować tą, to przejście. Ja powiem tak, plany Gdańska wprawdzie pokazują, że jedynym wlotem od tej strony jest brama Nowych Ogrodów i nie ma innego wjazdu, ale z drugiej strony jest taka jakby, ja wiem, taka mała furtka jakby, no więc może coś tam jeszcze pozostało, tak? Jakiś taki ślad tego... Ale to pan mówi od strony zachodniej, a ja mówię tu od strony południowej. Nie, ja mówię, że ten sam problem tak był także od drugiej strony, a od tej strony to generalnie... No bo te mury tam, tego co ja się gdzieś dokopałem, one tak naprawdę w połowie XVI wieku zostały zamknięte, czyli tak naprawdę zarośniak wewnętrzny został połączony tu z biskupią Górą i z tymi tutaj bastionami na... Został podzielony na... Tak, ale też zarośniak, był poprowadzony, tak? Jakby ten wał, tak, od razu, w tym czasie. No tak, ale było powiązanie tej drogi, tak, do ulicy Brzegi, a stamtąd można się było przedostać do ulicy Motławskiej, tak, która była dokładnie na przedłużeniu 113. Ta ulica oczywiście dzisiaj nie istnieje, ale ona tam była dokładnie na granicy zaroślaka zewnętrznego i Starych Szkotów, jako nawet część Starych Szkotów. Także tam gdzieś w tym rejonie można było przynajmniej dojechać do głównego traktu. I to ewentualnie, no, już nie było brama Petrzaszowska, czyli przez nas nazwana Olmską, zamknęła od tamtej strony wjazd i innego nie było. To jest prawda. No bo tak na obecne stoczniowce, tak właśnie schodzi gdzieś w tak podobnym miejscu, gdzie ta brama stała, tak? No ale brama była raczej po drugiej stronie kanału, tak? Czyli tam, gdzie był trakt dzisiejszy. Na osi tego wycieku. Że ta brama jest jednak po stronie zachodniej kanału. Nie wiem dlaczego. No, wyżej z tego co. No musi być tak, jak idzie trakt handlowy, który nigdy nie był po stronie brzegów, tak? To ulicy Brzegi, tylko zawsze był, tak jak każdy plan Starych Szkotów, mamy ich trochę. Z XVII i XVIII wieku mamy aż trzy plany. Wyraźnie pokazują, że droga, trakt przebiega mniej więcej tak jak dzisiaj trakt. I tam jest pomiędzy Starymi Szkotami a zaroślakiem pojawia się brama Petrzaszowska. Są nawet zdjęcia już potem po niwelacji tego z przełomu XIX i XX wieku, także w tym miejscu ta brama była, tak? Więc ona nigdy nie była po tamtej stronie. Tak naprawdę to nie ma dobrych tutaj, nie mamy pewności, jak tam, czy mogło być jakieś jeszcze pomniejsze powiązanie pomiędzy zaroślakiem, wtedy Chełmem i Starymi Szkotami po tamtej stronie, tak? Czyli ja bym miał wątpliwości na przykład, czy ta ulica Stoczniowców w dolnej części, czy ona nie szła raczej jak ulica taka prawie nieistniejąca obecnie, ale na mapach cmentarna, czyli między cmentarzem katolickim a żydowskim. Jest bardzo możliwe, że potem jak to zostało zaorane, no to tak można się było tylko połączyć. Bo tak. Tam jest do tej pory na wysokości, jak się jedzie, jak w tej chwili autobus zgadza się, jedzie, tak, bo to jest taki, w tej chwili to jest taki jakby trójkąt, tak? Tak. Ale też w tym miejscu była, gdzie ten pagórek się znajduje, to, ale to akurat historia Starych Szkotów, nie Chełma, no to mieściła się ta sławna kawiarnia Szanazjana, tak? Czyli tego Ormianina, który w XVIII wieku sobie tutaj zbudował dom, a potem w XIX jego potomkowie byli nawet oficjalami gdańskimi, już można powiedzieć, w kompanii. A po gastronomii, to było, na to pan pytał o menonitów, to menonici chyba też często byli i po prostu takimi ajentami karczy, nie? To no, jest możliwe. Się zrobiło to taki synonim, że manistem to oznaczało w ogóle karczmarza. Tak. Bo w książce księdza Czaplewskiego Kartuzja Kaszubska jest wymieniona jakaś właśnie tawerna, tam karczma, dokładnie, ale...
była, ale nie jestem w stanie powiedzieć, która, tak? Bo na pewno było ich więcej. To, taka duża osada musiała być co najmniej obsługiwana przez kilka, jak nie kilkanaście taweł już tej najlepszej przestrzeni. No, znowuż mogę powiedzieć z innych doświadczeń, tych staroszkockich, tak to nazwijmy, że mała część staroszkotów, jezuicka jurydyka Breberg, to było tam 200 kilkadziesiąt osób, miała 4 karczmy. Taka mała tylko sobie jurydyka. Także, no, a jeżeli w staroszkotach były 53 browary, możemy mniemać, nie wiem ile dokładnie było w Dachełmie, tak? Możemy mniemać, że spokojnie tyle samo. Ale to były małe browary, tak? Więc właśnie takie browary, które produkowały natychmiast na sprzedaż, może nawet na miejscu, więc zamieniały się w karczmy. Jeśli pan powie, te wiadra kicone tutaj, nie wiem, to był zbożowy, czy one jakieś... Dwie rzeczy, zboże i słudy. Słód, czyli to, co służyło do produkcji piwa. I to też jest taka znowu ciekawa historia, że no bo nie było najmniejszego problemu, póki jak staroszkoty i hełm były własnością biskupa, no to ci ze staroszkotów nie mieli bliżej, jak właśnie jechać do wiatraka tego na hełmie i tam mieć swój słód. I teraz zostało to rozdzielone, to teraz kapituły to biskupa. No i dzierżawca staroszkotów mówi, no, że on sobie nie życzy, tak, żeby jego ludzie jeździli z tym słodem do hełma i zostawiali pieniądze za ten przemiał, tak, teraz tamtym. Tak. I mamy kilka lat spór pomiędzy, no można powiedzieć, dwiema instytucjami bratnimi, katolickimi, kościelnymi, jak to ma być rozwiązane z teraz i czy mogą ci ze staroszkotów, czy powinni, czy nie. Po jakimś czasie ten problem znika i można mniemać, że w staroszkotach sobie z tym poradzono w sposób odrębny, tak? Już nie było problemu. Tak, proszę. Jeszcze ja to mówię, chodzi o to ręce i o te kamienie znakowane. Otóż jest spis w miarę dokładny z 1598 roku. I wydaje mi się, tam są już numerowane kamienie, i wydaje mi się, że to się może odnosić, ten późniejszy, XVIII-wieczny, może bazować na tym wcześniejszym. Natomiast krzyżackie opisy, one nie wymieniają kamieni. One wymieniają jakieś obiekty, albo kopce, albo drzewa szczególne i nie są one numerowane. Granica się pewnie nie zmieniała o tyle, że w zasadzie na tym spisie, na tym opisie granic, na tym ugodzie granicznej 1356 roku, my tam zmiany nie widzimy. Ten spis, ale po prostu cały czas tylko utrwalają tą linię, która została tam wtedy przyjęta. Prawda? Jest taki opis też zawarty w jednym z inwentarzy 1445, ale on jest bardzo ogólny. I on przede wszystkim nie wymienia granicy między Hełmem a biskupem Górką, tylko wymienia te zewnętrzne granice. I tam chyba nie ma numeru, ja nie pamiętam teraz, ale chyba nie ma tej numeracji. Ale wydaje mi się, że ten spis, ten opis z 1558 roku warto byłoby porównać z tym późniejszym. I wydaje mi się, że można by... I tam są numeracje kamieni na pewno. Więc to jest no jedna kwestia. Druga, no muszę zareagować na te fakty oczywiście, to dla porządku zgromadzonych. Na pewno informacja o Stolzenberg, ona jest wcześniejsza, z 1490 roku. Prawda? Pierwszy zapis w tej chwili istniejący. Kaiser, ten historyk wojenny gdański, on zauważał, że to prawo miejskie, czyli ludzie piszący się ze Stolzenbergu piszący się. I on te zapiski znalazł z lat 70. już, 14 wieku. Ja tego nie sprawdzałem. No, ale powiedzmy, że na pewno ta informacja, ta nazwa pojawia się już wcześniej. Dziwne jest, że to ona się pojawia nie przy lokacji, ale później. Bo zwykle takie nazwy obce się pojawiają wtedy, kiedy lokacja polega na nowym wymierzeniu,
nowym wytyczeniu tego siedliska, nowym pomiarze gruntów i nadaniu nowej osobowości prawnej, także prawa własności do tego gruntu. Prawda? I wtedy na to ta władza lansuje tą nazwę jakąś urzędową. Teraz będzie nowa wieś. Tu lokacja była na pewno wcześniej, czy to wyodrębnienie, jak powiedziałeś, z tego kompleksu dużego, tego hełma, właściwego, niewielkiego, prawda? Wydaje mi się, że my nie mamy dokumentu, ale datować można by to wyodrębnienie na ten sam czas, co z kolei zintegrowanie, stworzenie z dwóch wsi jednej, jak gdzie Maćków. Tam mamy dokument, 1303. I wszystko wskazuje, że to jest w tym samym czasie. Tam są ten sam wymiar tych czynszów, prawda, łanowych, on jest zbieżny, więc to wyodrębnienie musiało być wcześniej. Nazwa występuje Nowa Górka, prawda, w tym, już w tym opisie 356, więc już jakiś czas po lokacji. W związku z tym można by sądzić, że no być może, że były dwie nazwy obok siebie, funkcjonowały, okazano to na jedno, a potem jednak ta druga się przebija. Nie wiem, jak trwałość tej nazwy Sztolzenberg jest zdumiewająca, bo w innych źródłach XVI-XVII-wiecznych się pamięta, prawda, że Wallenberg to jest tak, mieściną, tak, mieściną po prostu, że było stolicę, się pamięta, nawet się pojawia co jakiś czas, prawda? W związku z tym też nawiązuje, potwierdzał też, co powiedziałeś o dwujęzyczności. I rzeczywiście, my czasami spotykamy, to zabawne, to jest ten Berg, który jest Borenta, tak? Tu jest podobna sytuacja z tymi sołtysami, którzy byli sołtysami i Maćków, i Helma. W źródłach biskupi, on tutaj zapisywany nazwisko jest jako Silne. Natomiast w 625 roku, chyba mniej więcej, jakiś Hüffner zapisuje, to jest Hüffner, czyli posiadacz dosłownie łanu, humry, prawda? No tak, tak, tak. Więc ewidentnie jest to ta sama osoba, prawda? I ta sama rodzina, tak? I czasami trzeba uważać, jak się identyfikuje na tego typu takie no, rozbieżności. Trzeba zawsze patrzeć, w jakiej to jest kancelarii zapisane, nie? Bo można tutaj się no, rzeczywiście zdziwić. System dzierżawy, to tutaj tego Wolfa Ludwighausen, czy tego, to występuje wcześniej. Rzeczywiście biskupi się tutaj oddawali to w pakt, prawda, tym dzierżawcom i tego. Aha, jeszcze jedna kwestia, mówicie z tym Bischofstaben. Wydaje mi się, że ta strefa, ona była już wcześniej zasiedlana, bo tam Keitel lokalizuje ten dwór biskupi, który został przeniesiony, to siedziba, ta rezydencja biskupia, no rezydencja w takim wymiarze, powiedzmy, bo mniej okazały z biskupiej górki, są na hełm przeniesiona, gdzieś 423-37. I Kaiser, on tam na podstawie tych analiz też uznał, że to jest właśnie na końcu stoszyjowców, prawda, czyli tutaj blisko obecnego kościoła, po drugiej stronie, czyli on to tam go lokalizuje, więc tak czy owak to musiało być wcześniej zasiedlane. Natomiast co jest cechą Helma, proszę Państwa, wydaje mi się wszystkich dzielnic Gdańska, ale w Helmie to jest szczególnie wątpliwe, to jest to, że każda wojna, każde oblężenie przynosi totalną zmianę układu przestrzennego, prawda? Budynki stają spalone, zostają rozebrane i to się powtarza kilkanaście razy w ciągu tych lat i to jest nic nowego. To, że tak szybko rozkwita to, ten ośrodek, kitnie przez te kilkanaście lat, potem znowu jest jakaś wojna, rozbiórka, zniszczenie, no to upływ jest bardzo szybki. To jest zmiewające, jak szybko się to życie gospodarcze odradza, prawda? To taki klęska wydawało się totalny, prawda? A tu nagle to dość szybko to wzrasta. I to jest taka stała, chyba byśmy mieli taką jakby najbardziej taką cechę znaleźć dla tej osady, to właśnie to. Ona ma takie krótkie okresy istnienia, prawda? Dynamiczne bardzo, a potem się zmienia i ten układ jest jednak radykalnie
radykalnie odmienny od tego, który jest. Dlatego nam tak trudno znaleźć te ślady po takiej wspaniałej przeszłości Helma. Trudno nam znaleźć te obiekty, bo tu mamy zabytków. Ten kamień trzeba chronić oczywiście, bo to jest chyba jeden zabytek trwałego takiego. Otoczył i tam tablicę napisał. Niestety są ławcy kamieni, ja znam takie obiekty. Gdzieś tam pod Czemys jest taki pan, który po prostu ma kilkanaście kamieni granicznych. To, że jest krzyż. Nie, on sobie ma jako takie przerywniki. To jakieś przedsiębiorcą budą ladę, no i po prostu łatwo budować. Poluje na ładne kamienie. Tak, ale krzyż to na ogół zawsze jest i data. On tam ma ocysterski dużo, na 3A4. I mam zdjęcia niektóre tego. No niestety trzeba to pilnować, ja bym go jednak tam jakoś jeszcze mocniej umocnił, prawda? Otoczył ogródkiem i niech to tam... Jedyny materialny ślad. Przechodziłem w piątek, ale nie spojrzałem. Obiecuję, że zajrzę. Czy on się zgadza z tym, bo tam ten opis 598 w tym inwentarzu, porównać do inwentarza. Ja tego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem o tym, czy to 18-wieczny. Nie myślałem o tym czasie czasowym. Miałem problemy też z tą przestrzenią. Bo tutaj się tutaj zajmuję epoką bardzo odległą. No to przeważnie są jakieś relikty z tych czasów. To mi się głównym miastem Gdańskim zajmowało, to ma kościoły, sieć ulic jest taka sama, kwartały, działki, wszystko jest, a tu nie ma nic. Też się zmieniły osie. Nie wydarzy, że nie ma nic. Nawet na głównym mieście zmieniły się lekko osie, także to nie jest też dokładnie to samo. No tu, tam, no powiem, nie no oczywiście, ale, no, ale można znaleźć takie miasto i się nie zmieniło. Dziękuję, spokojnie przyjmuję wszelkie uwagi. Gdybym wiedział, że będziesz, tak, to bym w ogóle tego nie umieścił. Ja tylko jeszcze zapraszam na ostatni wykład 19 grudnia za 2 tygodnie w innym miejscu w szkole przy ulicy Tytułu Zachodniego. 19 grudnia. Zespół szkół numer 7. Tam, gdzie było ceramice, tak? Tam.